Ja już jestem na czteroosobowej kolei krzesełkowej na górę Wróblonki w Wiśle Nowej Osadzie. Ze mną Łukasz. Łukasz Wójcik. Instruktor jazdy. Na nartach. Łukasz, nie będziemy się uczyć, bo na to już jest dla mnie za późno. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Miałem lekcje z ludźmi po 60 spokojnie. Po raz pierwszy, tak? Tak, po raz pierwszy. Po prostu takie marzenia spełniają na starość niekiedy. Których nie mogli spełnić w dzieciństwie. No najwidoczniej, najwidoczniej. A my zaraz ze szczytu Wróblonki na sam dół pokażemy wszystkim, jak się jeździ na nartach. Zapraszam. Na kilku trasach zjazdowych leży do 60 cm ubitego śniegu. Najlepsze warunki narciarskie panują jak wszędzie, w godzinach dopołudniowych. Później bywa różnie. Im cieplej, tym śnieg bardziej grząski i rozjeżdżony. Łukasz, jesteśmy w połowie stoku Wróblonki w Nowej Osadzie. Po przejechaniu tych kilkuset metrów, jak oceniasz? No bardzo fajnie, no wiadomo, śnieg jest bardzo wiosenny, bo jest jednak ciepło. Południowy tutaj stok. Nagrzany. Ten śnieg się nagrzewa, tak, robi się taki wiosenny, bardzo ciężki śnieg. Trzeba uważać, to jest pewne. Musimy zawsze dostosować prędkość do swoich umiejętności i do ilości ludzi na stoku. Nowy styl jazdy na Nowej Osadzie. Proszę bardzo, może z przodu pokażemy, jak wyglądamy. Hej. I jedziemy tak. Czy ktoś tak jeździ w ogóle? No jak na dwuosobowym krzesełku, tylko bez krzesełka. Łukasz, no zobacz, jakoś to nam nawet wychodzi, nie? No dobrze. Robimy sobie żarty oczywiście. Narciarzy, jak się spotka, to potrafi wszystko zrobić. Nie polecamy oczywiście tego rodzaju jazdy w parach, ale chcieliśmy pokazać wam coś nowego. Zatrzymujemy się. No i co? Miałeś takiego ucznia? Ja już robiłem różne rzeczy, mnie mało co zaskoczy na tych nartach. Ale zrobiliśmy to. Tak jest. Udało się. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia. Na Soszowie spotykamy stałych bywalców. Chętnie jeździmy z nimi razem z kamerą, żeby pokazać uroki tej stacji narciarskiej. A jest tutaj wybór 5 tras. Jedziemy sobie orczykiem na szczyt Soszowa. No, nie zawsze ten orczyk działa, bo nie zawsze zima dopisuje. Zeszłej zimy, o ile dobrze pamiętam, to nie mogliśmy zjechać z samego szczytu. No nie było takiej możliwości, trasa niebieska była zamknięta. Jest super pogoda, jest dużo śniegu. Są naprawdę fantastyczne warunki do tego, żeby poszusować sobie tutaj na niebieskiej trasie. Teraz czynne są jedynka, dwójka, trójka i piątka. Warunki narciarskie są bardzo dobre. Pod deskami 50-60 cm śniegu. Przejeżdżając trasą niebieską, numer 3, no nie sposób nie zatrzymać się na chwilę przy takim, co prawda już wyglądającym jak zabytek obiekcie, ale tutaj prawdziwa grochuwa się waży. Może i my się skusimy. Zobaczymy. Nie za dobrze wam? No dobrze, bardzo super. Dobrze? Dlatego tu jesteśmy. Smutne jest to, że na... Co takiego smutnego? Na czeskiej stronie u nas ci ochrońcy przyrody nie pozwolą żadne te wyciągi robić. Musimy do Polski jeździć na to, by my na nartach pojeździli. No ale chyba nie żałujecie. Nie żałujemy. Taką kiełbasę, jak wy tu macie, tak u nas tam nie ma. Nie ma? Na Czechach na pewno nie. A co takiego dobrego w niej? Bardzo dobra kiełbasa, same mięsko. Dobre. 62. 64, 66, 68 stopni na Skolnity w centrum Wisły trzeba wejść, żeby pojeździć tu na nartach. Warto, bo to dobra zaprawa przed wysiłkiem fizycznym. Idę dalej. No i na co pani tutaj liczy? Na trochę relaksu, bo jesteśmy już trochę zmęczeni. Jesteśmy od tygodnia i troszeczkę chcemy relaksu. To skąd pani przyjechała? Z Pomorza. Ach. Ferie. Ze Słupska, tak. A czy tak. Pani wie w takim razie, że to jest całkiem nowy ośrodek narciarski, który tak, ruszył w tym tak, roku? Tak, wiem. To skąd wiem. Wybór właśnie ten? W zasadzie troszkę szperaliśmy w internecie. Troszeczkę szperaliśmy w internecie. Dało się ich zauważyć? No tak, tak. Tutaj te flagi z reklamą, jakieś tam poruszenie wokół tego parkingu, domyśliliśmy się, że jest tutaj. Na szczyt Skolnity jedzie się 4,5 minuty, czteroosobową kolejką krzesełkową. To niedługi czas, niecałe 800 metrów. No, zwłaszcza, że jest gdzie pojeździć. Są dwie trasy, z tego jedna czynna, a druga
na własną odpowiedzialność. Właśnie jadę sprawdzić, co to takiego oznacza, jakie niespodzianki tam mogą czyhać na narciarzy i snowboardzistów. Na razie śniegu jest dość. Całkiem pusto. Generalnie nie wygląda to najgorzej. Ale na dole coś ciemnego jest. I tu ogromne nachylenie stoku. Sporo kamieni. I tu już możemy się wypuścić do samego dołu. I tak to wygląda. Na nowym stoku w Wiśle Centrum Skolnity spotykamy burmistrza Chrzanowa. Witam. Witam, witam również. Panie burmistrzu, co pana do Wisły sprowadziło? Urlop. Udało mi się na krótki urlop wyjechać, ponieważ jestem burmistrzem dopiero od 2 miesięcy, ale no trzeba... Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Jestem również zadowolony, że przyjechałem razem z córką tutaj. No i cóż, no szusujemy na nartach, uczymy się, wspomagamy się. W przyszłym roku podobno będzie snowboard. Nie wiem jak tatuś, ale córka na pewno. Niewiele osób zdecydowało się zjechać czerwoną trasą na własną odpowiedzialność. Stąd większy ruch panuje na trasie niebieskiej, która jest nieco dłuższa i mierzy 1100 metrów. I właśnie ta trasa jest już dobrze znana stałym bywalcom stacji narciarskiej Skolnity w Wiśle Centrum. Przypominamy, że to nowe miejsce na mapie wiślańskich ośrodków narciarskich i z pewnością warto je poznać. Ośrodek narciarski Klepki w Wiśle Malince. Przyjechałem tutaj późniejszym popołudniem, żeby zastać trochę mniej narciarzy, no ale jak widać przy feriach to raczej niemożliwe i jeszcze w dniu weekendowym sporo narciarzy i od tych najmłodszych do tych najstarszych chętnie tu przyjeżdżają, bo weekend i okres ferii zapewnia tutaj dobrą zabawę, a jest po czym jeździć, pół metra śniegu co najmniej na całej długości stoku. Trochę teraz śnieg jest bardziej miękki i grząski, no ale lepiej jeździć po takim niż wcale. Zaletą jest spora szerokość trasy zjazdowej i choć nie jest zbyt długa, to może dać wiele radości, nawet jeśli zwłaszcza w weekendy jest tu dość tłoczno. Ten niewielki z pozoru stok można zdobyć w ciągu niespełna 5 minut jazdy czteroosobową koleją krzesełkową. To niewątpliwie zaleta tego miejsca, biorąc pod uwagę fakt, że znacznie większe ośrodki nie posiadają jeszcze krzeseł. Przykładem może być kompleks narciarski Czerna Solisko w Szczyrku. Dlaczego tutaj? A, bo tutaj jestem z rodziną, mam młodszego syna Piotrka, który ma 5 lat. Może tutaj nawet podjechać i uczy się jeździć właśnie na nartach. W tym roku zaczął. Klepki są również oświetlane, co umożliwia jazdę do 21. Na trasie panują dobre warunki. Pod deskami ponad 60 cm śniegu, a jak tylko temperatura pozwala, uruchamiane są armatki śnieżne. Witam. Tak patrzę na pana narty. To nie są carvingowe, jakieś takie dziwne, bardzo wąskie i bardzo długie. O co w tym wszystkim chodzi? To się są narty starego typu. No widzę właśnie. No, na takich się nie jeździ. No, ja się jeżdżę z przyzwyczajenia. Takie mam, no i nie mam zamiaru na razie zmieniać. I tutaj na Klepkach da radę jeździć takimi nartami dobrze? Da rady. Trochę jest ten śnieg za miękki dzisiaj, za mało ubity, ale tak ogólnie się dobrze jeździ. Jestem tutaj drugi raz, no ogólnie dobrze. A skąd pan przyjechał? Z Chorzowa. Tradycją programu Narciarski Weekend stało się, że na koniec pokazujemy jedną ze stacji przy oświetlanych trasach narciarskich, a więc porą wieczorną. Dzisiaj padł wybór na Cienków w Wiśle Malince. Jesteśmy tutaj, wbijam do kolejki i jadę na górę. Ja jeżdżę od 14 i szczerze mówiąc najpierw się jeździło około 16, jak wyratrakowali stok i było mało ludzi, więc bardzo fajnie. Teraz już trochę zimno, więc chyba będę się zbierała za chwilę, ale bardzo fajnie jest. My też za chwilę spróbujemy, jest ok. Jest super, naprawdę, polecam. O tak późnej porze jestem po raz pierwszy w stacji narciarskiej Cienków w Wiśle Malince. Zobaczymy, jak się jeździ przy sztucznym oświetleniu. Jak ta trasa o tej porze dnia jest już zlodowaciała, no i jak to trudno się jeździ. Za chwilę się o tym przekonamy.
wysiadkarz czteroosobowej kolei krzesełkowej. Jestem już na szczycie Cienkowa. Śnieg jest inny wieczorem. W tej chwili temperatura minus 1. Śnieg troszkę przymarza, a jeszcze kilka godzin temu był miękki i grząski, bo temperatura nawet dochodziła w słońcu do plus 10 stopni. Za miesiąc rozpoczyna się astronomiczna wiosna, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążymy pojeździć tutaj na nartach nie tylko wieczorem, ale również w ciągu całego dnia. I zaczynamy. Tu kolega Jarosław nas filmuje, a my sobie pojedziemy. Od razu nabieramy prędkości, bo strasznie tu stromo jest na samym początku. Ale tu możemy się już wypuścić, bo czeka nas wspaniałe wypłaszczenie i tu elegancko możemy sobie nawet pokarwingować od lasa do lasa. Przejedziemy na środek, żeby mniej lodu było, aczkolwiek tu więcej mult jest. O, muszę zwolnić. O! Uchroniłem się przed upadkiem, bo na muldach strasznie wybija. Jakoś dajemy radę. Dobrze. Teraz już kontrolowana jazda. Aczkolwiek są jeszcze miejsca zlodowaciałe. I dojechałem do końca szczęśliwie. Aczkolwiek nie było łatwo. Ratrak przejechał między 16 a 17, także można było trochę pojeździć. Zapraszam w czasie ferii małopolskich, codziennie stacja czynna do godziny 21. A w weekendy przede wszystkim zapraszam rodziny z dziećmi, bo jest to stacja rodzinna dla dzieci. Mamy animatorki, które bardzo fajnie między 11 a 16 zabawiają dzieci. Rozdajemy mnóstwo prezentów, słodycze, także wpadajcie, zapraszam, przyjeżdżajcie z dzieciakami do nas. Na Cienków. Na Cienków, oczywiście, do Wisły na Cienków. W kompleksie narciarskim na Jaworzynie Krynickiej w Beskidzie Sądeckim czynne są już wszystkie trasy zjazdowe i wyciągi z koleją gondolową na czele. Pod deskami od 50 do 90 cm ubitego śniegu, co sprawia, że warunki narciarskie są najlepsze tego sezonu. Na razie dopisuje niewielki mróz, ale to wystarczy do utrzymania śniegu. Od tygodnia przy trasie numer 6 do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów jest slalom gigant z pomiarem czasu i pomocą trenerów. 21 i 22 lutego odbędzie się akcja Bezpieczna Zima 2015, promująca bezpieczeństwo w górach. W programie m.in. szkolenie z ratownikami GOPR, testy nart, konkursy i zabawy. Zapraszamy na Jaworzynę Krynicką. Weekend zapowiada się bardzo dobrze, ale niestety jutro, sobota, będzie przeciwieństwem piątkowej pogody. I choć słonecznych chwil nie zabraknie, to raczej ma być dość pochmurno z opadami śniegu z przerwami. Zrobi się znacznie zimniej, bo temperatura obniży się do minus 1 stopnia w wyższych rejonach gór. Niżej w dolinach termometry wskażą plus 1 stopień. Marek Omelan i Jarosław Ferenc. Tak kończymy narciarski weekend. Wszystkiego dobrego na deskach. Do zobaczenia.